Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Dzisiaj ciekawe zapytanie osoby o możliwość przejścia badań po alkoholu, oczywiście w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Niestety osoba ta nie dba zbytnio o swoje zdrowie. No i cóż, no w zasadzie nie lubię wróżyć z fusów, ale czemu tym razem mam nie spróbować? Zapytanie internauty. Witam, przeglądając pańskie filmy, doszedłem do wniosku, iż z góry jestem skazany na niepowodzenie. Mianowicie za tydzień jestem umówiony na badania lekarskie w WOMP związane z zatrzymaniem prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Mam 32 lata, nadciśnienie od niepamiętnych czasów, no zapewne związane z pochłanianymi hektolitrami kawy. Dentystę, póki się dawało, odsuwałem od siebie refastinem. No ci, co nie wiedzą, to, co to jest refastin, to jest jakiś odpowiednik chyba ketonalu. No może specjalnie oprócz dyskopatii na nic nie chorowałem, ale też specjalnie nie za bardzo o siebie nie dbałem. Nie mówię, że w ogóle nie piję alkoholu, zdarza mi się to raz na 2-3 tygodnie, jakaś okazja, ale to wszystko. Dodatkowo palę papierosy plus nadwaga. I pytanie do mnie. Chciałbym, aby pan powiedział, czy określił moje szanse na przejście badań krwi. Reszty się nie obawiam, no chodzi tutaj o kategorię B prawa jazdy. No cóż, pytanie takie trochę pytającego retoryczne. Jak widać, w ogóle nie prowadzi on żadnego jakiegoś prozdrowotnego stylu życia. No i na dokładkę, pijąc dosyć rzadko, raz na 2-3 tygodnie, trafiła się jazda po pijaku, także siła złego na jednego. Natomiast do rzeczy, czyli co do szans przejścia. Na pewno jest tutaj kilka czynników sprzyjających rozwojowi nadciśnienia tętniczego. Papierosy, cholesterol, nadwaga, prawdopodobnie stresujący tryb życia, wnioskuję to po tej nieszczęsnej kawie. No nic tutaj nie wiem o jakichś czynnikach rodzinnych, czyli czy rodzice chorowali, dziadkowie, czy jakieś najbliższe rodzeństwo na nadciśnienie, czy choroby serca. Natomiast tak czy owak uważam, że wizyta u hipertensjologa jest tutaj niezbędna. No, ma sens zrobienie jakichś badań krwi wcześniej, cholesterolu, tam sód, potas i paru innych. Założenie na pewno holtera ciśnieniowego, no, na pewno jest sensowne. No, nadciśnienie jest w bardzo młodym wieku, czyli być może jest jakaś wtórna przyczyna tego nadciśnienia, no, powiedzmy hormonalna, która jest tak w sumie wyleczalna. Natomiast co do WOMP-u, no w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy na pewno nikt się nie będzie certolił z tym pacjentem. No, nie widać tutaj świadomości choroby i no, raczej będzie rozumowanie lekarza WOMP takie, że no, pacjent ten no, raczej nie rokuje poprawy. No. Natomiast jak nie daj Boże wyjdą mu jeszcze złe wyniki enzymów wątrobowych czy cukru, to orzeczenie negatywne ma jak w ruskim banku. Natomiast jakie wnioski z tego filmu? To warto potraktować takie nieszczęście, jakim było no, złapanie przez policję i skierowanie na badania, jako jakiś sygnał ostrzegawczy, jako jakiś przyczynek do zmiany swojego stylu życia. No, jeżeli sobie ten, czy ty, czy ten internauta nie da na luz, no, jeżeli się nie zabierze za siebie, to po prostu za parę lat cukrzyca, zawał serca, czy jakieś inne następstwa tej miażdżycy tętnic będą tutaj jakimś logicznym następstwem tej całej sytuacji. Czy ta osoba przejdzie tak na żywca te badania, tak na tata wariata? Szczerze? Tak, wiem co myślisz. Też bardzo wątpię, dokładnie tak jak ten internauta wątpił na początku. Natomiast jeżeli mimo wszystko masz odmienne zdanie, zapraszam Cię tutaj do komentarza poniżej. No, być może stał się cud i WOMP-y są już bardziej pobłażliwe dla jeżdżących po alkoholu. Przecież badają za 350 zł. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Serdecznie Cię zapraszam tutaj na odwiedzenie mojej strony internetowej badanialekarskiekierowców.pl. Możesz tam dopisać się do mojego okresowego newslettera. Bardzo podobne tematy, szczególnie alkoholu. Również możesz zasubskrybować mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, na którym oglądasz to wideo. Także bye bye
i mimo wszystko w tym nieszczęściu radzę po prostu się wziąć tej osobie za siebie.